Jesteśmy po pierwszym pytaniu z siedmiopytaniowej ankiety ulicznej na temat sztucznej inteligencji. To pierwsze pytanie było dosyć trudne i może zaskakujące, a teraz najbardziej oczywiste pytanie, jakie chyba można zadać, najbardziej codzienne, najbardziej proste, to znaczy pytanie o zastosowania sztucznej inteligencji. To pytanie może być trudne do odpowiedzenia tak z zaskoczenia, także postawcie się teraz w pozycji właśnie respondentów takiej ankiety i odpowiedzcie na pytanie, jakie wy byście wymienili trzy przykładowe zastosowania sztucznej inteligencji, które wpływają na was na co dzień albo z których korzystacie na co dzień. Jeżeli to będą jakieś ciekawe zastosowania albo oryginalne, to możecie nawet napisać w komentarzu po to, żeby potem zobaczyć i zweryfikować, czy na przykład przechodnie udzielili takiej samej odpowiedzi jak wy, a może byliście oryginalni i nikt inny na to nie wpadł. No i po tej krótkiej pauzie przechodzimy do odpowiedzi na pytania, z jakimi zastosowaniami sztucznej inteligencji pan ma do czynienia na co dzień. Pierwsze, co mi się narzuca, to jak działa Facebook, albo reklamy, które są profilowane pode mnie, mimo że nie mam, nie zawsze mam świadomość tego, że klikając odpowiednie strony, albo odwiedzając odpowiednie strony, albo dokonując pewnych wyborów, potem będzie to decyzja, algorytm będzie decydował, jaką reklamę mi podsunąć. To jest pierwsza rzecz, która mi się kojarzy osobiście. Druga sprawa, mapy, na których algorytm może mi podpowiadać pewną trasę, mimo że ona nie będzie dla mnie najbardziej optymalną trasą. Będzie to wynik jakiegoś właśnie działania algorytmu. Ale niby chodzi o to w tych algorytmach, żeby to dla pana też była optymalna trasa. No, ja wierzę, że on, bo widzę, że on się też jest w stanie, znaczy widzę, że on się też uczy mnie. Preferencji indywidualnych. Tak. Zauważam, że on też odpowiednio rozpoznaje prędkość i do tej prędkości też będzie dostosowywał czasami trasę. Czyli wie, że dla mnie na przykład nie jest najważniejsze, żeby dojechać jak najszybciej, ale żeby to zrobić jak najbardziej płynnie albo jak najbardziej bezpiecznie. Czy potrafisz wymienić jakieś zastosowania sztucznej inteligencji z codziennego życia, z którymi może masz do czynienia? Sztucznej inteligencji? Wiele osób ma tu problem, bo niby tak się w kółko o tym mówi, ale tak od ręki wymienić z zaskoczenia to... No właśnie. Znaczy, wydaje mi się, że to w sumie dotyka każdą dziedzinę i tak jakby na co dzień to jest, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. No nie wiem, samochody, wydaje mi się, że motoryzacja tutaj. A coś konkretnego w tych samochodach? Jakieś funkcjonalności takie bardziej nowoczesne, zwłaszcza w tych nowszych modelach, tak mi się wydaje, że tam jest głównie gdzieś to zastosowanie. No pewnie w medycynie, w informatyce. A znowuż jakiś przykład konkretniejszy w medycynie, bo to się wydaje taki... Znaczy ważne. Tak, no sztuczna inteligencja, no to wydaje mi się, że to właśnie to są jakieś parki maszynowe, jakieś takie roboty, które coś robią, czyli na przykład no taka produkcja w medycynie, no na przykład w hurtowni leków pakowanie leków, gdzie robią to maszyny zamiast ludzi. A gdzie tam jest potrzebna inteligencja? Prowokacyjne pytanie. No bo to się, można by to potraktować jako mechaniczną, taką, no wiesz, powiedziałaś pakowanie, nie? No to co... Znaczy, no, chodzi o to, że żeby wybrać konkretny produkt, żeby wiedzieć, co spakować. Ale to ciągle się wydaje, że to może być jakieś takie proste reguły. Czy nazwalibyśmy u człowieka coś takiego inteligencją, że on pakuje, to wiesz, to się wydaje jako taka najgorsza robota dla człowieka. Tak. Na pewno nie wymaga inteligencji. No, to prawda. Czyli może mamy niższe oczekiwania dla sztucznej inteligencji niż dla człowieka. Znaczy, bardziej chodzi o to, że to się dzieje jakby bez ludzi, czyli że ludzie tylko to kontrolują i to jakby dzieje się samo. Czyli to już jest istotna pomoc dla człowieka na tyle, że powiemy, że sztuczna inteligencja. Czy może w takim razie pani wymienić kilka zastosowań sztucznej inteligencji z codziennego życia, ale nie komputerów w ogóle, tylko w szczególności sztucznej inteligencji? No nie kojarzę za bardzo, no wiem, że roboty są już wprowadzane jako pielęgniarki, które właśnie przyjmują zamówienia, podają leki chorym
no to raczej w Japonii, towarzyszą samotnym osobom również, służą za kontakt z lekarzem, bo potrafi zmierzyć, nie wiem, temperaturę, ciśnienie, coś takiego i lekarz ma dane w swoim komputerze, w związku z czym jakieś praktyczne wykorzystanie jest, aczkolwiek jest to dehumanizacja. No tak. Tylko przy niedoborze i wzroście liczby starszych osób. W stosunku do lekarzy. Tak, w stosunku pielęgniarek, wydolności rodziny, gdzie dzieci coraz mniej, więcej opiekunów potencjalnych. Także rzeczywiście no jest to jakiś. A z drugiej strony są takie, gdzieś tam czytałem takie sygnały, że na przykład jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi autystycznymi, to właśnie te roboty, które wydają się takie głupie, prymitywne, mają zadziwiająco dobre efekty, właśnie dlatego, bo że one są cierpliwe. One pozwalają tym dzieciom autystycznym rozwijać się, bo ale mogą dowolnie dużo godzin z nimi spędzić i... Tak, ale pewnie też nie reagują emocjonalnie i jest to jakiś spokojny, że tak powiem. Aha, w tym sensie, że na plus, że te dzieci autystyczne nie doświadczają emocji ludzi, które mogłyby nakręcić w cudzysłowie. Tak, które wywołać nieprzewidywalne jakieś reakcje, bo, to ciekawe. Bo zwykli ludzie, że tak powiem, nie są w stanie przewidzieć, jak dziecko autystyczne zareaguje na emocjonalną reakcję czy wypowiedź nawet. Tak. I nawet te roboty, no bo tworzy się takie roboty z twarzami, które niby mają przekazywać emocje. Wiadomo, że to na pewno nie jest tak jak człowiek, ale jednak te podstawowe emocje, typu tam zafrasowanie, nawet takie nieoczywiste emocje, no to one już potrafią oddać. Tak. Więc to... Zdziwienie. Tak. Ogólnie to się często mówi, że sztuczna inteligencja to jest jakiś tam popularny termin, ale czy panie w codziennym życiu korzystają? Tak się nigdy nad tym nie zastanawiałam, bo mnie tak za bardzo tak nie interesuje taki temat. Ale na przykład używanie telefonu? No też. Coś na telefonie? Ale to tam rzadko. Ja tak w internecie nie siedzę. Ale nawet bez internetu. Na przykład jak dyktujemy coś telefonowi, o ile pani kiedykolwiek na przykład SMS-y dyktujemy czy coś, nie? No to zdarzyło się pani głosem? No to... No i na przykład telefon rozpoznaje tę mowę. Tak, dokładnie. Także to jest jakiś tam przykład. Dobra, to kolejne przykłady będą się dalej pojawiały. Czy może pan wymienić kilka zastosowań sztucznej inteligencji z życia codziennego. Takie, które na przykład pana dotyczą, albo pana rodzinę. Wie pan co? Jeśli chodzi o takie codzienne, no to z tą sztuczną inteligencją, no nie wiem, w Polsce chyba są już takie sklepy, gdzie automaty robią zakupy za człowieka. To jest jakieś otwieranie bramek wszelkiego rodzaju w jakichś częściach zamkniętych, też powiedzmy jakieś lotniska czy stacje kolejowe. No, czy one coś jeszcze, ta sztuczna inteligencja? Bo to, co pan mówi, troszkę brzmi jako taka automatyka. Tak. A inteligencja to niby powinno być coś bardziej skomplikowanego. No, wie pan, teraz wykorzystanie chyba jest sztucznej inteligencji, ale to też jest właściwie automatyczne w śledzeniu zdrowia ludzi, że w tej chwili coraz częściej się, prawda, stosuje jakieś urządzenia, które się posiada łącznie z telefonem czy z jakimiś drobnymi urządzeniami i to jakoby jest przez te urządzenia kierowane. No chyba jeszcze to nie doszło do tego, żeby automatycznie udzielane były odpowiedzi przez tak zwaną sztuczną inteligencję, tylko jednak za tym kryje się człowiek, tak mi się wydaje. No widzi pan. A to, co pan mówił o tych lotniskach na przykład, to miał pan coś konkretnego na myśli? Nie, to znaczy wszystko akurat w takim ogólnym pojęciu właśnie na jakiegoś kierowania ruchem. No lotami samymi chyba na razie jeszcze nie, ale takim ruchem właśnie, no bo lotniska to skupiska ludzi, gdzie no pewne rzeczy no muszą być kierowane i bez tego chyba no nie byłoby sukcesu. To miał pan bardzo dobry pomysł właśnie, bo jest taka dziedzina sztucznej inteligencji, która nazywa się optymalizacja. I właśnie chodzi o to, żeby jak najlepiej wszystko poukładać, poszeregować. I rzeczywiście. Na lotniskach to genialny przykład. Czy możesz wymienić kilka zastosowań sztucznej inteligencji z życia codziennego? Takie, z którymi ty masz do czynienia albo są przydatne ludziom? No wydaje mi się, że chociażby
pomocnicy w telefonie, jak na przykład Siri albo asystent. Mm-hmm, asystenci, no. Tak. Czyli oni rozpoznają audio. Tak, tak. Uważam, rozpoznają słowa, tak, zdania. Tak, myślę, że to jest pomocne. Mm-hmm. Co jeszcze? Nie wiem, teraz mi nie przychodzi nic jeszcze do głowy. Mi też by się chyba pierwsze skojarzyło właśnie telefony generalnie i takie rzeczy. No bo no, urządzenia w ogóle, które są... no elektroniczne urządzenia są bardzo, mi się wydaje, że w tych czasach najbardziej potrzebne i największe jest ich zastosowanie właśnie ze sztuczną inteligencją. Inteligentne. Can you provide some real life examples of applications of AI? Like everyday cases. Wow, can you help me on this one? Right now, yeah, I think about the chat boxes for if you want to, I don't know, have a flight, have a problem, administrative problem or something. Mm-hmm. There are a lot of chat boxes in which you can talk with. Understanding language. Yeah. Mm-hmm. Asking questions. Anything else? This is the first one I think of right now. Okay. Most popular one. Okay. There is something else quite popular. People talk about it a lot nowadays. Ah, okay. It will be in the next questions. Czy może pani wymienić kilka zastosowań sztucznej inteligencji takich na co dzień, na przykład z których pani korzysta codziennie? Wie pan co, nie wiem, czy kiedyś skorzystałam, dlatego że no, ja mało jestem na Facebooku czy na takich mediach społecznościowych. Mm-hmm. Ja bardziej w taką artystyczną stronę, więc ja widocznie, no, znaczy nie kojarzy mi się na razie. A słyszała pani o algorytmach, które ostatnio się mówi, które tworzą sztukę, tak, że co teraz będzie z artystami, że komponują jakąś muzykę. Tak, zgadza się. No czy, to już się dzieje chyba. Tak, to się dzieje. Nie? Czyli to jest jakiś, to jest przykład zastosowania de facto. Jak najbardziej. Pytanie, czy to jest zagrożenie bardziej? Pytanie, czy to jest zagrożenie bardziej, czy się pani z tego cieszy? Bo nie wiem, jaką pani dyscyplinę reprezentuje. To znaczy, wie pan co, jest to zagrożenie z jednego punktu widzenia i z drugiego, no, jest to postęp, ale tego, czy jest to zagrożenie, tego nikt nie wie, bo to wszystko się dopiero okazuje. Musi wiele trochę czasu upłynąć, tak, nie? Tak, nie miało być zagrożeniem, a jednak się stało, nie, więc... Ale co? No, nie wiem, no... Aha, że różne odkrycia rzeczy. Odkrycia najróżniejsze, tak, to zawsze mają dwie strony, no bo... No, tak, nigdy tak, nie jest, że przysłowiowy tylko, ogień, dusz wszystko, i tak dalej, że można no, ku dobremu i ku złemu. Tak. Czy potrafiłbyś podać kilka przykładów z życia codziennego, tak z codziennego... codziennej naszej rzeczywistości, zastosowań sztucznej inteligencji? Kurczę, no to takie... Kiedy Facebook, to na pewnie taki, to, po ukraińsku by to powiedzieć, to jest to taki najbliższy przykład, tomu że Facebook słucha z naszych telefonów, z planszetów, komputerów, słucha to, co my mówimy, uh-huh, i potem wydaje nam tę informację w wydzie jakiejś reklamy. Mhm. Czyli na podstawie tego, jak ludzie się komunikują na Facebooku, wymieniają wiadomości, Facebook dostosowuje reklamy do klientów. Tak, de facto. Tak. Możesz багато часу проговорювати якусь річ, наприклад, там за кросівки або щось таке, і через який час він тобі видасть інформацію про кросівки, які ти хочеш. А то, що показали власне, що можеш мовити голосом do tak, telefonu. Też. Czy to też jest przykład sztucznej inteligencji, samorozpoznawanie tej mowy, że, tak, że ty mówisz głosem, nie? To też, tak, tak, też można potraktować. A coś innego jeszcze ci się kojarzy? Nie wiem, także żeby tak szybko zgadać, tak, ale no to jest taki dla mnie taki jaskrawy przykład tego, jak to pracuje. Тому що ну досить часто я використовую якісь аплікації для телефону, і телефон знає всю інформацію про мене, де я знаходжуся. Ну так, але то, що він знає інформацію о тобі і о тим, що робиш, то ще не є штучна інтелігенція, бо це тільки запам'ятування всього, не?
no to komputery zawsze były dobre w tym, żeby zapamiętać coś, ale a sztuczna inteligencja to jest coś niby inteligentnego by musiało robić. Tak, zaraz nie zmożę wam przywieźć jakiś przykład, to mu... Dobra. Czy może pan wymienić jakieś zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu, z którymi ma pan do czynienia? Jakiekolwiek. W codziennym życiu? W sumie tak... I nagle się okazuje, że nie ma. Niby proste, ale na przykład przy kupowaniu butów. O, ciekawy przykład, ale może pan konkretnie... Ogólnie, że z tego co wiem, to chyba nawet nie jestem pewny, czy dokładnie używają sztucznej inteligencji, ale na przykład firma obuwie ma tam w tych salonach CCC takie jakieś rzeczy, że można sobie przyjść, odbić sobie odcisk biometryczny stopy, że ona dokładnie ją wymierzy i tak dalej. No i w ten sposób na przykład można użyć też sztucznej inteligencji, gdzie faktycznie ona przymierzy tego buta, no i wybierze szybko, co ma być dobrane i tak dalej, do tego modelu stopy, który bardziej będzie wygodniejszy. I potem zaproponować takiego buta gościowi, który sobie siedzi w tym sklepie i on taki, o fajny but. Ale gdzie to jest dokładnie pole do sztucznej inteligencji, albo gdzie to jest inteligencja? No głównie... Bo biometryka to sensory, nie? Takie rzeczy? Głównie w takim powiedzmy, że to się nazywa tam Industry 4.0, czyli to jest proces, gdzie sztuczna inteligencja będzie wytwarzać dla nas te przedmioty, które przebada, czyli właśnie jak na przykład te buty, to ona ma wyszyć dokładnie but, tak jak kiedyś szewc. I to jest to wykorzystywane na przykład w firmach. Czyli sztuczna inteligencja bierze udział w wytworzeniu tych butów? Tak. Aha, a nie tylko dobiera z gotowych? Nie tylko, że dobiera z gotowych, ale też wytwarza. Okay. I ona na przykład sobie dobiera, że ten materiał, taki profil stopy i go tam sobie przyje. Ale czy to nie jest na przykład tak, że ludzie po prostu wpisali w jakiś program sztywne reguły? Czy to już byśmy nazwali inteligencją? Czy ona się czegoś uczy na przykład? Albo uczy się na podstawie na przykład odcisków biometrycznych wszystkich klientów, jak lepiej dobierać te buty, żeby nie okazało się, że będą gdzieś jakieś takie powiedzmy, nie wiem, ostre krawędzie, które będą kuły w stopę, albo będzie za krótki, bo na przykład jeden palec może być dłuższy od drugiego i gdzieś tam będzie brakowało na nie miejsca. I wtedy można użyć właśnie tego uczenia maszynowego, że jak się zapoda ileś tam tysięcy tych wyników, no to on zobaczy, że o, faktycznie trzeba na przykład tutaj dać trochę więcej miejsca. Nie? Czyli musi być jakaś informacja zwrotna, tak. Bo bez tego to by zupełnie nie działało. No to poznaliśmy kilka całkiem ciekawych przykładów zastosowań. Na wiele z nich nie wpadłbym sam albo nie wiedziałem sam. Z tymi zastosowaniami, z tymi przykładami jest tak, że tak od ręki właśnie czasem trudno je wymyślić. I to się bierze też z tego, że my jako ludzie mamy taką tendencję do wymyślania odpowiedzi, które bezpośrednio nas dotyczą, czyli tak jakby na ostatnim już etapie zastosowania, gdzie prawie ich dotykamy, na przykład mówimy do telefonu, no to mówienie. Ale to, co tam siedzi pod spodem i w ilu niższych etapach, niższych poziomach sztuczna inteligencja została zastosowana, to dla nas już nie jest takie oczywiste. I tutaj mi się przypomina niedawna rozmowa z Iwem Błądkiem, młodym adeptem nauki, który niedawno bronił swój doktorat. I właśnie tam no on zajmował się akurat generowaniem, czy wspomaganiem generowania kodu programów za pomocą sztucznej inteligencji. I tak myśleliśmy o tych zastosowaniach i jedyne, na co wpadliśmy, takie właśnie coś, co przeciętny człowiek mógłby mieć do czynienia, to było właśnie na przykład Excel, jakieś takie pakiety biurowe i uzupełnianie formuł. No ale też nie każdy w pakietach biurowych i właśnie w jakichś arkuszach kalkulacyjnych działa. Natomiast przecież ten research, te badania o generowaniu kodu wpływają na wszystkich programistów na świecie. I każdy programista na świecie, jeżeli takie narzędzia będą wbudowane w jakiś tam jego środowisko do oprogramowania, no to będzie ich używał. No i teraz pytanie, jaki jest wpływ, jaki jest impact tych wszystkich programistów na naszą rzeczywistość, tak? Wszędzie nas otaczają programy w każdej dziedzinie życia. No ale kto by wpadł na ten pomysł, że to wpływa na cały świat tak naprawdę, nie? Także właśnie tak to jest z tymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, że one czasem mają charakter podstawowy i my nawet nie potrafimy ich wymienić, bo one są gdzieś tam głęboko, głęboko na tych niższych poziomach. A teraz zapytamy sztucznej inteligencji na temat tego, co ona sama sądzi o swoich własnych zastosowaniach. No i tylko muszę tutaj taki disclaimer poczynić, takie wyjaśnienie i będę je powtarzał już do końca w każdym pytaniu właśnie po to, żeby nie wpaść w pewną pułapkę. Ten model GPT-3, którego pytamy, wszystkie te pytania zadajemy w całej tej ankiecie,
to jest model stricte językowy. To znaczy, jeżeli ten model udziela odpowiedzi ja myślę, ja sądzę i tak dalej, to w pewnym sensie nie ma ja. To znaczy, to jest czysta zabawa symbolami językowymi, wyrazami, syntaktyką i on nie prowadzi żadnego logicznego wnioskowania i on nie jest też samoświadomy. Chociaż mógłby prowadzić, bo sztuczna inteligencja zna techniki logicznego wnioskowania i mógłby być samoświadomy, przynajmniej wedle takiej definicji, jaka jest moją definicją, wedle mojego własnego zdania. Ale nie jest, tak? Ten konkretny model nie jest. Także jeżeli taki model mówi uważam, sądzę, no to należy odpowiednio to rozumieć i interpretować, można traktować ten model jako podsumowanie wiedzy z internetu, ale takie stricte syntaktyczne, to znaczy zrozumienie języka na poziomie struktury języka, a nie na poziomie samoświadomości. No to zobaczymy teraz, co ten model GPT-3 odpowie na pytanie o zastosowania sztucznej inteligencji. Przypominam, że jak mówię, on odpowie, to znaczy, tak jakbym powiedział, skompresowana wiedza z internetu sądzi na ten temat. No a wiedzę w internecie w większości znakomitej, prawie że w całości, wytworzyli ludzie. Także to jest takie skompresowanie wiedzy ludzkiej zapisanej w internecie. Słuchamy i zobaczymy, czy coś ciekawego się dowiemy, może coś innego w stosunku do tego, co powiedzieli przechodnie tutaj, których pytałem. Uczenie maszynowe może być wykorzystywane m.in. do poprawy wydajności maszyn i są narzędziami do poprawy efektywności przedsiębiorstw. Przykładami sztucznej inteligencji w życiu codziennym są Siri czy też Alexa, które są asystentami głosowymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję do wykonywania zadań takich jak ustawianie budzika, odtwarzanie muzyki lub dodawanie produktów do listy zakupów. Innym przykładem są systemy nawigacji GPS, które wykorzystują sztuczną inteligencję do dostarczania sugestii tras w oparciu o bieżące warunki ruchu drogowego i inne czynniki. Jak Wam się podobały odpowiedzi sztucznej inteligencji na postawione pytanie? Czy było coś użytecznego w tych odpowiedziach? Myślę, że one miały właśnie taki typowy charakter kompresji wiedzy z internetu. To znaczy, tak jakbyśmy zapytali wyszukiwarki internetowej, no tylko powiedzmy ubrane w naturalny język, w mniej lub bardziej poprawne zdania. Oczywiście te pytania można było ciągnąć i kontynuować, bo to tak troszkę było tak na zasadzie krótkie pytanie, krótka odpowiedź, ale można było zapytać, a powiedz więcej, a rozszerz to, a czy możesz powiedzieć coś dokładniej o tym, a owym, a może wymyśl coś jeszcze innego? No i ona oczywiście wtedy by odpowiadała. Także to nie jest tak, że to był szczyt jej możliwości, no ale już nie pytaliśmy, nie ciągnęliśmy, bo to nie jest wywiad ze sztuczną inteligencją, aczkolwiek w kolejnych latach będzie można porównać styl odpowiedzi i jakość tych odpowiedzi, ponieważ jak słyszeliście, wiele zastosowań sztucznej inteligencji dotyczyło na przykład rozpoznawania mowy albo na przykład rozpoznawania osób na obrazach czy na nagraniach z kamery, to tutaj podlinkuję całą playlistę dotyczącą pierwszego etapu takiego przetwarzania, czyli tego, co się dzieje zanim sztuczna inteligencja jeszcze zadziała, czyli tego interfejsu pomiędzy światem rzeczywistym, analogowym, a właśnie tą postacią cyfrową, która wchodzi do sztucznej inteligencji, no w szczególności do różnych metod uczenia maszynowego, o których była mowa w pierwszym pytaniu tej ankiety, czyli przetwarzanie sygnału, przetwarzanie dźwięku, przetwarzanie obrazu jest na tej playliście. Natomiast tutaj podlinkuję kolejną część, trzecie pytanie tej ankiety, kiedy już się pojawi. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i do zobaczenia w kolejnej części.